Gramy 3 dnia z rzędu i nie będziemy grać w Paryżu. Będziemy mieć 2-3 dnia między spotkaniem. I dlatego chcę dać okazję każdemu zawodniku grać. Drugi dzień będziemy robić siłownię i dlatego to jest dla nas jest ważny turniej, ale mamy cel w Paryżu i dlatego musimy się przygotować i myślimy o tym. I dlatego może być nie będziemy na 100%, ale myślę, że każdy zawodnik będzie grać najlepsze siatkówki, które musimy grać, bo ja pytam każdy raz każdego zawodnika. Każdy raz my mamy spotkanie towarzysko, każdy raz mamy trening, oficjalny mecz, nie ma znaczenia, musimy każdy raz być na 100%. I myślę, że to będzie tak. Potem nie wiem, co będzie na boisku, bo trzy zespoły, które grają, są w Paryżu i oni, ja nie wiem, w którym momencie oni będą w formie, ale myślę, że dla nas to będzie ważny turniej, bo jeszcze jeden raz będziemy mieć jak dobry feedback, które są rzeczy, które musimy robić lepiej, co musimy trenować więcej i dlatego myślę, że ważny turniej dla nas. Jest towarzyski turniej, ale myślę, że jest bardzo ważny, bo każdy sezon my gramy z mocnym przeciwnikami i dla nas to jest bardzo ważne, bo jak powiedziałem wcześniej, jest ważne, że my gramy dobry mecze z mocnymi przeciwnikami i dla mnie to jest, ja jestem Serb, dla mnie widzieć 10 tysięcy ludzi albo 15 tysięcy ludzi oglądać towarzyski mecz, dla mnie to jest tylko w Polsce może być. I jak graliśmy pierwszy mecz w Katowicach z Niemcami, 10 tysięcy ludzi. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważne i to jest rzecz, która ja myślę, że jest tylko w Polsce dzisiaj. Za jeden towarzyski mecz albo turniej ty widzisz jedna hala jak w Krakowie, która ja nie wiem ile ludzi może być, 15 tysięcy jest nie ma swobodnego miasta i dlatego jest dla mnie, myślę, że to jest też bardzo ważne za zawodników, kiedy grasz. Nie jest to samo, jeśli grasz, kiedy jest 15 tysięcy ludzi i kiedy nie ma nikogo. Grasz tylko dwa zespoły i gramy. I dlatego myślę, że będzie ważne doświadczenie dla nas.